Siema, z tej strony Piotrek, a.k.a. Miejski Drwal. W dzisiejszym materiale opowiem wam o najlepszym ćwiczeniu na brzuch, którym oczywiście nie są popularne brzuszki, tylko... In each arm, that is phenomenal. And it's Puzanowski who gets... Loaded carries, a po naszemu spacery z obciążeniem. Powiedzieć o loaded carries, że to ćwiczenie na brzuch, to jak nic nie powiedzieć, ponieważ spektrum działania i znaczenie tego ćwiczenia jest znacznie szersze. A teraz kilka konkretnych i zwięzłych argumentów, dlaczego powinieneś uwzględnić loaded carries w swoim treningu. Wszelkiego rodzaju przenoszenia są wspaniałym pomostem pomiędzy treningiem siłowym a życiem codziennym, ponieważ... Musimy pamiętać, że człowiek to nie maszyna, ale nie zawsze będziesz sztywnym robokopem. W takim razie przydałyby się jeszcze jakieś ćwiczenia, które nie są robione na 100%. Takie ćwiczenie, które pierwsze przychodzi mi do głowy, to są wszelkiego rodzaju przenoszenia, tak zwane loaded carries. Niewątpliwą zaletą loaded carries jest prostota i głupkoodporność. Im prostszy trening, tym lepszy, a trudno znaleźć coś prostszego niż spacery z obciążeniem. Loaded carries to ćwiczenie iście wielofunkcyjne, ponieważ w zależności od wybranego wariantu może to być ćwiczenie kształtujące siłę, może to być ćwiczenie kondycyjne, wzmacniające core, wzmacniające siłę chwytu, albo nawet kształtujące mobilność. Dodatkowo angażuje dużo dużych grup mięśniowych naraz, wręcz można powiedzieć, że jest FBW, czyli full body workout w jednym ćwiczeniu. Dzięki czemu gwarantuje duży wydatek energetyczny w krótkiej jednostce czasu, więc przepala dużo kalorii na minutę i nadaje się idealnie dla osób, które chcą spalać dużo kalorii, żeby schudnąć. Dodatkowo loaded carries z pewnością można zaliczyć do grupy ćwiczeń less eccentric, czyli z ograniczoną fazą ekscentryczną ruchu, dzięki czemu po takim treningu możesz liczyć na znacznie mniejsze zakwasy, czyli bolesność mięśniową, która występuje po treningu. Mam nadzieję, że już czujecie się przekonani, ale zanim przejdziemy do kwestii praktycznych, szybki update z mojego Road to Ćwiara. W ostatnim filmie Road to Ćwiara chwaliłem się, że poprawiłem swój poprzedni rekord z 210 na 230, a tutaj patrzcie. Ostatni trening i 230 tym razem na 3 powtórzenia, co jest moim osobistym, absolutnym rekordem i pozwala z dość dużym optymizmem patrzeć w przyszłość i w zbliżający się test. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do prezentacji ćwiczeń, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to zróbcie to właśnie teraz dodatkowo, żeby nie przegapić kolejnych filmów, naciśnijcie dzwoneczek, a może jeszcze zostawcie jakiś komentarz. Na początek sprawy związane z porządkiem. Loaded carries możemy podzielić na przenoszenie unilateralne, czyli trzymanie ciężaru z jednej strony niesymetrycznie, oraz bilateralne, czyli takie, w którym trzymamy obciążenie z dwóch stron symetrycznie. Oraz drugi rodzaj podziału, ze względu na to, jak wysoko trzymamy ciężar, możemy trzymać ciężar na wysokości bioder, albo w pozycji front rack z przodu, albo najwyżej nad głową w pozycji overhead. Oczywiście loaded carries, dokładnie tak samo jak każde inne ćwiczenie, z czasem musi stawać się coraz trudniejsze. W jaki sposób można sobie utrudniać loaded carries? Standardowo możesz dorzucić więcej ciężaru, albo możesz zwiększyć dystans przenoszenia tego ciężaru, ewentualnie możesz wydłużać czas trwania, albo zmienić wersję trzymania obciążenia na tą bardziej wymagającą. No dobra, wiem, że teraz wiele osób zacznie przewracać oczami i narzekać, ale u mnie na siłowni albo w domu wcale nie ma miejsca, żeby targać ciężary na dystansę. Jest na to oczywiście rozwiązanie. Pierwsze, możesz ustawić sobie dwa pachołki i chodzić po ósemce. I drugie rozwiązanie, możesz chodzić w miejscu z bendem zaczepionym na wysokości bioder. I jeszcze jedna ważna uwaga a propos wykonania praktycznego loaded carries. Jak w każdym ćwiczeniu, liczy się jakość, czyli zwróćcie uwagę na to, że targając te ciężary nie robicie garbuska, tylko broda do góry, patrzycie prosto przed siebie, klata do przodu, włączony najszerszy grzbietu. Dodatkowo pamiętajcie również o tym, że przy wykonaniu tego ćwiczenia powinniście czuć mocno zaangażowany pas biodrowy, mocno napięty brzuch, a nie powinniście czuć żadnego bólu ani
napięcia, nacisku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Okej, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że w tym momencie jesteście przynajmniej zainteresowani i spróbujecie w swoim treningu wpleść loaded carries. Z mojej strony to wszystko, jak zwykle, mówił do Was miejski drwal bez odbioru.